Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. 28 kwietnia, piątek. Przechodzimy już do wykresów. Przypomnę tylko, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Dzisiaj zrobimy sobie takie wyższe interwały na wykresach, z tego względu, że przez tydzień mnie nie będzie. Także zrobimy 4-godzinówkę i jednodniówkę, żeby było tam na dłuższy czas te analizy aktualne. Natomiast cały przyszły tydzień nie będzie tych porannych nagrań, także usłyszymy się dopiero w następny piątek. Nie, poniedziałek. Poniedziałek się usłyszymy i nie w przyszłym tygodniu, tylko jeszcze w następnym. Także na naszym forum będę zamieszczał analizy w miarę możliwości. Jak będę miał możliwość wrzucenia czegoś, to na pewno będę to robił, ale nie będą to analizy wideo. I tak zaczynamy od kalendarza inwestycyjnego na przyszły tydzień, ponieważ będzie bardzo dużo się działo, zwłaszcza na początek tygodnia może nie, ale od środy. Środa 3 maja, zobaczcie tutaj 14:15, 15:45. Wszystkie te wyniki mogą spowodować duże wahania ceny na rynkach, także tutaj uwaga, setupy mogą się wypełniać znacznie szybciej, zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i na rynkach krypto. I kolejny dzień, gdzie taka zmienność może nam się pojawić, to będzie zdeklarowanie bezrobotnych w czwartek. No i piątek, zmiana zatrudnienia, stopa bezrobocia, bo to ma duży wpływ na to, co się dzieje na rynku. No ale tutaj ten dzień, 3 maja, warto obserwować i zwrócić uwagę, zabezpieczyć swoje pozycje na ten dzień. Fear and Greed Index. Znowu jesteśmy w strefie chciwości, także ja spodziewam się wystudzenia tego sentymentu nawet do okolic tutaj 40, żeby strach zapanował na rynku i wówczas dalsze wzrosty. W dalszym ciągu uważam, że większa korekta jest przed nami. Myślę, że wskaźniki i wykres pokazuje to, że no dotarliśmy do takiego sufitu. Jeżeli nie przebijemy pewnych poziomów, no to będzie ciężko z kontynuacją tych wzrostów. Mamy duże dywergencje, także myślę, że chwilowo jest to sufit i stąd zobaczymy tą korektę w okolice tam 25 tysięcy, może 23. 23 tysiące, no chyba że wybijemy poziom 30 600, no to wówczas jest szansa na to, żebyśmy dotarli w trochę wyższe poziomy. A ten poziom 30 600 jest dla mnie takim poziomem decydującym. Jeżeli zamkniemy świecę dzienną nad tym poziomem, no to jest szansa wówczas nawet na 32 800. Tutaj z tego wykresu wynika. Widzimy tutaj na wykresie jednodniowym, sobie tutaj omówimy. Pierwsze wsparcie mamy na poziomie 28,967. To jest moje pierwsze wsparcie, które widzę dla ceny. Pierwszy opór 29,830. To jest na ten moment poziom, który trzyma nam spadki. Tutaj ta linia trendu, ona jest bardzo ważna, ponieważ tutaj była reakcja spadek, kolejna reakcja duża i tutaj docieramy po raz kolejny, będziemy ją testować. W przypadku wybicia i utrzymania ceny nad nią, no jest szansa tutaj na dalsze wzrosty z tego wykresu, tak to wynika. Natomiast ja bym zwrócił jeszcze uwagę na kolejne poziomy, które nam się tutaj pojawią po wybiciu, ale to będziemy na innych wykresach pokazywać. A może później przejdziemy teraz do następnego wykresu. Tutaj omawialiśmy sobie kilka dni temu głowę z ramionami. Jest to również interwał jednodniowy. I ta głowa z ramionami w dalszym ciągu jest aktualna. Dla mnie kluczowa jest ta strefa, tak jak już mówiłem wcześniej, i jej wybicie, no to jest możliwość podejścia pod 32 tysiące.
No, a negacją tej głowy z ramionami jest jak gdyby wybicie tego szczytu tutaj, także też ten szczyt jest do obserwacji. Jeżeli wybijemy go, no to automatycznie ta formacja przestaje istnieć. I tutaj jeszcze przypomnę tylko, że zasięg wybicia tej głowy, linia ramion, jest to poziom 27 tysięcy. I jeżeli przebijemy ten poziom, no to targetujemy tą głowę z ramionami na 22 977. Po drodze mamy wsparcia na tych poziomach i są to poziomy FI, bo tutaj ten poziom jest bardzo mocny, ponieważ tu mieliśmy długą konsolidację, tak? Na tym poziomie wielokrotnie cena reagowała. Tutaj te szczyty jeszcze nie były przetestowane, także powinny być przetestowane. Niemniej jednak myślę, że może nie od razu, ale tutaj z tej strefy, ja zaznaczę tą strefę, gdybyśmy tu dotarli, dla mnie będzie to strefa zakupowa tutaj. Tak, przed dalszym ruchem wzrostowym, co nie znaczy, że już nie zejdziemy niżej, bo uważam, że zejdziemy niżej, ale może to nie być od razu. Może być tak, że zejdziemy do tej strefy, odbijemy, wybijemy nowe szczyty i wówczas zejście niżej. Natomiast ta strefa jest do obserwacji, dla mnie ona będzie strefą zakupową i tu będę oczekiwał wyjścia na nowe szczyty z tego poziomu, a później głębszego zejścia w okolice, zaraz pokażę Wam tutaj, 21-240, 20-280. Dlaczego ten rejon? Ponieważ mamy tutaj na CME gap, który jest do wypełnienia, tak? Tutaj w tym ruchu cena jest przerwa. Widzimy, tutaj też była przerwa, została wypełniona, natomiast ten gap zostaje nam tutaj do wypełnienia. I spodziewam się tego, że cena tutaj zawróci i wypełnimy ten gap i będziemy odchodzili dalej. Ale najpierw ta strefa, o której tutaj mówię, 25-229, 23-638. Ta strefa popytowa jest dla mnie bardzo istotna i spodziewam się dojścia ceny tutaj i odejścia wyżej. Natomiast tutaj, patrząc jeszcze na ten wykres, mamy drugi gap CME do wypełnienia między 34.400 i 35.245. Także tutaj też będę obserwował te poziomy. I wówczas, no tutaj też wypadają nam mierzenia FIBO, które nam będą trzymały cenę w ruchu spadkowym. Tutaj widzimy największą korektę, która się wydarzyła w tym ruchu spadkowym, w całym ruchu spadkowym. Tak. I tutaj mamy powtórzenie. Na zasięgu tej korekty mamy reakcję. Myślę, że ta reakcja będzie większa mimo wszystko, przynajmniej taka jak ta zielona korekta, która nam prowadzi ruch wzrostowy, czyli w okolice 24 860, gdzie mamy zasięg tej korekty. I tutaj bym obserwował te poziomy. Jak widzicie, wszystkie poziomy nam się pokrywają na różnych wykresach, na różnych interwałach. No nie jest tak, że ja specjalnie tworzę wykres tak, żeby ten poziom się pokrywał. Po prostu wynika on z zmierzeń FIBO klasycznych, z kanałów FIBO, z kanałów pomocniczych, które sobie wyznaczam. Także tutaj do obserwacji. Kolejny wykres na D1. Widzimy tutaj krąg, który obserwuje z interwału D1. On nam trzyma cenę w ruchu spadkowym. Jego wybicie, tak, i utrzymanie się ceny nad nim, no to jest dla mnie możliwość rozpoczęcia wzrostu w kierunku tutaj, czyli tego kręgu 32 tysięcy, tak, w zależności od miejsca kontaktu. Natomiast jeżeli widzimy, że tutaj są zawsze reakcje silne, popytowe, podażowe, także pierwszy opór mamy 29.923, drugi jest 32.049, natomiast wsparcie dla ceny mamy 28.215, 27.59 na ten moment. Tu widzimy, jak cena nam reagowała na tych poziomach. Myślę, że te dołki zostaną wybite i tutaj te 2000
26 097 jest następny target, 24 800, 23 600. To są targety, które uważam, że mogą zostać zaliczone z tego wykresu. Przechodząc na 4-godzinówkę, powiększymy sobie. Przepraszam, że dzisiaj troszkę dłużej będzie, ale ze względu na to, że w przyszłym tygodniu mnie nie ma, to chciałem pokazać to, co ja obserwuję na różnych wykresach i uważam, że jest to dość istotne, żeby spojrzeć na to z różnych perspektyw. Nie tylko z tego, że każdy by chciał, żeby rosło, ale też, żeby przygotować się na ewentualne zejście ceny niżej, tak? I tutaj dla mnie bardzo ważna jest ta czarna linia 27600 i myślę, że tutaj będziemy po tym kręgu, możemy skakać i odbijać się od niego i tą korektę będziemy tutaj robić, nawet z dojściem tutaj w okolice 25900. Jeżeli wybijemy tą czarną linię, no to tutaj następnym moim targetem jest ta zielona linia, która może nam zatrzymać spadki chwilowo i spowodować jakąś reakcję popytową. Tutaj zwłaszcza w tym rejonie, jeżeli byśmy gdzieś tam dotykali tej linii, no to uważam, że taka reakcja podażowa może się nam pojawić. Kolejny wykres. Tutaj chciałem pokazać jedną bardzo prostą rzecz. Te strefy, tam już wspominałem na forum o tych strefach, te strefy są do wypełnienia przed dalszym ruchem ceny i widzimy, że ta ostatnia strefa, którą mamy do wypełnienia, jest na poziomie 22300, tak? Te zielone strefy to są strefy, które no, cena zawsze zawraca i wypełnia. Widzimy, że tutaj cieniami zeszliśmy, wypełniliśmy tą strefę. Rynek zbiera płynność po prostu na tych poziomach. Tutaj jest na tej świecy do zebrania, także tutaj mamy 25200. Gdyby wyznaczać tylko z wypełniania tych stref poziomy, to zobaczcie, jakie poziomy się nam pojawią. 25259, tak? I następny poziom, który na ten moment widzę, to jest 22279. No poniżej mamy gap na CMI, także też jest to poziom do wypełnienia. Natomiast widzimy, że tu już cena nam zaczęła wypełniać tą strefę. Ta zielona została wypełniona. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę na czystym wykresie? Zobaczcie, że mamy dywergencję tutaj na RSI, na jednodniówce i zobaczcie, jak ta dywergencja długo już się ciągnie, tak? Ten trend nam trochę się osłabia. Przez to widzimy tutaj, co dochodzimy, odbijamy, odbijamy, odbijamy. Tu już RSI nam na jednodniówce zakręca, także te podbicia to mogą być to ostatnie podbicia. Natomiast cena na wykresie, zobaczcie, jak się zachowuje cena. Cena idzie do góry, tak? Po tej linii nam się wspina. Widzimy, RSI spada, cena rośnie. Także jest dla mnie sygnał ostrzegawczy, że ten trend może nam słabnąć, tak? I możemy zbliżać się do korekty. Każde podbicie do linii trendu tutaj, a nie wybicie linii trendu spadkowego na RSI jest potwierdzeniem dywergencji, jak się odbijamy. Zobaczcie również na przepływach pieniężnych. Również mamy tą dywergencję, tak? I tutaj na tych przepływach pieniężnych też to doskonale widać od tego momentu do tego, że te przepływy pieniężne są coraz mniejsze, tak? Maleją nam, a cena idzie w dalszym ciągu do góry. Także mamy taką podwójną dywergencję na tym i widzimy też, że tutaj nam zawraca pomału RSI i na przepływach pieniężnych też widzimy, że one nam spadają, tak? Tutaj można dokładnie przyłożyć tą linię i ją obserwować sobie. OK. Także te dwie ważne rzeczy. Tutaj jest wszystko na tym wykresie, co chciałem. Dominacja Bitcoina teraz. I teraz tak, tutaj docieramy do bardzo ważnej strefy oporu.
Jeżeli ją wybijemy i świeca zamknie nam się nad tym poziomem, no to jest słaby znak dla altów, ponieważ dominacja Bitcoina będzie rosła. Taka sytuacja ma często miejsce, jeżeli Bitcoin gwałtownie spada bądź gwałtownie rośnie. Natomiast zakres wybicia z tej konsolidacji, którą tutaj mamy, no to jest 58%, także bardzo dużo. Ostatni raz Bitcoin na tym poziomie był w 2021 roku w marcu. Później ta dominacja spadła i tutaj teraz docieramy do bardzo, bardzo ważnego oporu. Trzeba to obserwować, bo na ten altcoin season może będzie trzeba poczekać. Jeżeli dominacja zacznie spadać tutaj, mielibyśmy przetestować dolną krawędź tego. Jest to wykres tygodniowy tutaj. To są dwa poziomy wsparcia, które ja widzę na ten moment na dominacji Bitcoina i tutaj. Także te poziomy mogą zostać zaliczone i przed tym dalszym ruchem, jeżeli tutaj ta strefa utrzyma nam dominację Bitcoina. Kolejny wykres to jest wykres Ethereum. Ethereum na jednodniówce widzimy, że tworzy nam się głowa z ramionami. Podobnie jak na Bitcoinie, tutaj również mamy głowę z ramionami. To ramię ważne jest, że negacją scenariusza będzie, jeżeli tutaj byśmy wybili ten szczyt głowy na Ethereum. Natomiast pierwszy opór, który widzę, to jest 1920, 1969 i 2012. To są pierwsze opory, które widzę. Uporanie się z tą strefą, no to jest możliwość dotarcia do 1969, 1970. Natomiast wybicie linii ramion, no to są dalsze spadki i zakres tych spadków, gdybyśmy chcieli sobie wyznaczyć, mierząc tutaj. Pierwszy target mamy tutaj na 1788, natomiast taki finalny target mamy 1514, tak? Z wybicia z tej głowy z ramionami, ja go zaznaczę, jest to na interwale jednodniowym. No, po drodze mamy, wiadomo, wsparcia, gdzie możemy oczekiwać jakichś reakcji cenowych, ale target z tej głowy z ramionami jest właśnie na tym poziomie. Tak, 1679, 1788 i to są moje poziomy, które ja będę obserwował jako targety, jeżeli wybijemy tutaj tą linię ramion. I aktywuje się ten scenariusz. Schodząc na 4 godziny, głowa z ramionami sobie jest. Tu widzimy, targety są bardzo podobne, wręcz te same 1618, 1620. Także tutaj te poziomy do obserwacji. Jeżeli wyjdziemy górą, no to 1967, 2012, 2089. I tak to widzę na Ethereum. To by było wszystko na dzisiaj. Życzę wszystkim udanych trade'ów, spokoju na rynku. Pamiętajcie, w przyszłym tygodniu, o tej środzie, my usłyszymy się dopiero w przyszłym tygodniu się nie słyszymy, dopiero w poniedziałek, w następnym tygodniu będziemy mieli pierwsze nagranie wideo i aktualizację rynków. Życzę wszystkim udanych trade'ów, udanego długiego weekendu. No i do usłyszenia za tydzień.